ogród to nie tylko drzewa, krzewy i byliny. Co powiesz, Kamil, o trawnikach? Wszyscy dobrze wiemy, że zadbany trawnik jest wizytówką każdego gospodarza ogrodu. Jest też miejscem odpoczynku i zabaw naszych pociech. Dlatego tak ważna jest pielęgnacja trawnika na wiosnę. Pokażemy Państwu, jak udoskonalić nasz trawnik, jak go nawozić, kosić i podlewać tak, aby jak najdłużej cieszył nasze oczy. Często pierwszą rzeczą, jaką musimy się zająć po zimie, jest usunięcie kretowisk oraz pozbycie się samego kreta. Kretowiska usuwamy poza obręb trawnika. Do tunelu wlewamy płyn odstraszający na krety Arox. Tak powstałe ubytki w trawniku wyrównujemy i obsiewamy nasionami superłata wymieszanymi z podłożem. Pamiętajmy o podlewaniu nasion. Następnie całą trawę grabimy, aby pozbyć się pozostałych po zimie liści i gałęzi. Jeżeli trawa osiągnie już wysokość około 10 cm, możemy zacząć ją kosić. Madziu, a czy wiesz, że trawę najlepiej kosić raz w tygodniu? Tylko tak częste koszenie zapewni trawie idealny wygląd. Natomiast w czasie letnich upałów trawę należy kosić rzadziej i wyżej, co zapewni więcej wilgoci przy podłożu. Gdy nasz trawnik jest już skoszony, możemy poprawić jego wygląd i kondycję przez zabieg wertykulacji, czyli pionowe nacinanie darni i korzeni. Dzięki temu zabiegowi w głąb gleby dociera więcej wody i powietrza, trawa lepiej się krzewi, a z pomiędzy źdźbeł łatwiej jest wygrabić starą, martwą darń przypominającą filc. A teraz omówimy podlewanie i nawożenie naszego trawnika. Aby zapobiec chorobom grzybowym, podlewajmy ją wcześniej rano, tak aby zdążyła obeschnąć przed nocą. Podlewając ją rzadziej, raz lub dwa razy w tygodniu, za to bardzo obficie, sprawimy, że woda dotrze głębiej do korzeni. I na koniec już bardzo istotne dla efektownego wyglądu naszej trawy, mianowicie jej nawożenie. Pamiętajmy, aby trawnik nawozić, gdy ziemia jest wilgotna, a rośliny suche. Nawóz nie może osiadać na liściach, ponieważ mógłby je uszkodzić. Firma Greco oferuje nam całą gamę nawozów do trawników. Do pierwszego nawożenia użyjmy nawóz do zakładania i regeneracji trawnika. Jeśli trawnik nie wymaga regeneracji, możemy trzykrotnie w sezonie zasilić darń nawozem wieloskładnikowym lub jednokrotnie działający przez cały sezon wegetacyjny nawozem Plantacote, który powoli uwalnia składniki z otoczki. Dobrą propozycją dla osób posiadających murawę z gatunków szybko rosnących jest nawóz do trawników mało koszenia. Dzięki niższej zawartości azotu trawa rośnie wolniej. Natomiast od połowy sierpnia murawę zasilamy wyłącznie nawozem jesiennym, przygotowującym do zimy trawniki oraz trawy ozdobne. Jesień to dobra pora na odkwaszanie podłoża. Na glebach piaszczystych należy robić to co 3 lata, a na glebach zwięzłych co 5 lat. Do tego celu warto zastosować wapno do bielenia drzew i odkwaszania podłoża. Podniesienie pH gleby spowoduje odblokowanie roślinom dostępu do składników pokarmowych. Dzięki firmie Agrecol dbanie o trawniki jest naprawdę proste. Powodzenia! Powodzenia! Skoszona trawa, opadłe liście, gałęzie, organiczne odpadki domowe. To wszystko nie musi być dla nas uciążliwym problemem.